mam bardzo ważny temat. A ponieważ mam bardzo ważny i bardzo poważny temat, dlatego nie liczcie, żebym brał go na poważnie. Kochani, stwierdziłem po wielu, wielu latach obserwowania tego, co się dzieje dookoła, że my ludzie jesteśmy w stanie się zmienić, ale tylko wtedy, gdy jesteśmy kochani. My mamy odwagę się zmienić tylko wtedy, tylko w takiej sytuacji, kiedy ktoś nas kocha. Zauważyłem, że taka prawidłowość istnieje, żeby w swoim życiu dokonać jakiejś bardzo, bardzo poważnej przemiany, to trzeba być kochanym. Nie da się bez kochania zrobić kroku naprzód. Nieraz przychodzi ktoś do mnie i mówi, ja stoję nad przepaścią i chciałbym zrobić krok naprzód. Mówię mu powodzenia. I podobnie jest w sytuacji, kiedy ktoś chciałby coś zmienić w swoim życiu. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale spróbuję na pewnym przykładzie. Jeżeli na przykład, dajmy na to, jesteś narkomanem i chciałbyś się uwolnić od danego nałogu, to szansa, że z tego wyjdziesz, jest zerowa, jeżeli nie jesteś kochany. Takie jest moje zdanie. Jeżeli na przykład dochodzisz do wniosku, że chcesz coś bardzo ważnego w swoim życiu zmienić, na przykład ożenić się, to nie jesteś w stanie tej decyzji podjąć, jeżeli nie jesteś kochany. Uwaga, to co mówię jest cholernie ważne. Dla niektórych, bo ja powiedziałem, że możesz dokonać jakiejkolwiek zmiany w swoim życiu, czyli na przykład schudnąć 30 kg, wrócić do zdrowia tylko wtedy, kiedy jesteś kochany. Innej możliwości nie ma, ale nie powiedziałem przez kogo. To znaczy, jeżeli jesteś kochany przez samego siebie, to też możesz osiągnąć swój cel. To znaczy, masz szansę na zmianę trwałą, na przykład rzucić palenie, tylko wtedy, kiedy albo sam siebie kochasz, albo ktoś cię kocha. I teraz uwaga, to co dostrzegłem, co jest odkryciem mojego kapuścianego geniuszu. Mam kapuściany geniusz, czyli wielowarstwowy, mój wielowarstwowy geniusz mówi, że wystarczy suma miłości. To znaczy, jeżeli sam kochasz się w 3/4, a twoja partnerka kocha cię też w połowie, to już istnieje szansa na zmianę. Jeżeli sam się chcesz zmienić, to musisz się bardzo, bardzo kochać, żeby rzucić palenie. To musisz się bardzo, bardzo kochać, żeby schudnąć 30 kilo. To musisz się bardzo, bardzo kochać, żeby stać się miły i serdeczny. Natomiast jeżeli sam się kochasz na 90%, a ktoś się kocha, choć trochę, to wtedy możesz osiągnąć w życiu wszystko. Wszystko.